Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on właściwie jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tej Ewangelii? Owego dnia wieczorem. Słowo absolutnie klucz, żeby zrozumieć cały kontekst. Co tam się dzieje? Przez cały dzień Jezus do nich mówi. Opowiada wielkiej rzeszy ludzi, jak fajnie jest, kiedy siewca sieje, kim jest siewca, kim jest ziarno, po co to wszystko. Pięknie im opowiada, jak powinno być. I wieczorem owego dnia mówi do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Wciąga ich w pułapkę, wciąga ich w coś, co niby dobrze znają, bo większość z nich od tych łodzi jest rybakami, ale na tym jeziorze zmierzą się z czymś, o czym nie mają pojęcia. Z czym? Nie myślę o wichrze, nie myślę o burzy, bo to jako rybacy dobrze znali. Oni tam się zmierzą ze sprawdzianem wiary. Tak, to jest sprawdzian. Kończy się rok szkolny, jest czas sprawdzianów, czas wystawiania ocen, więc dokładnie tą samą metodę funduje swoim uczniom, bądź co bądź, trzeba pamiętać, że uczniowie to również dzisiaj my, funduje Jezus to swoim uczniom. Nagadał im, pokazał piękną teorię, poodrabiali zadania domowe, porozmawiali sobie, a czemu, a tak, a dlaczego nie inaczej. No to teraz, chłopaki, trzeba zdać sprawdzian, czy to, co żeście usłyszeli, czy potraficie zastosować w praktyce. Przeprawmy się na drugą stronę, inne łodzie płyną z nim, on sobie spokojnie śpi, normalka, po całym dniu jest zmęczony, zaczyna się wicher, zaczynają się problemy. Panie Jezu, ale jak to rozwiązać? Zanim przejdziemy do nas, co z tego wszystkiego do mnie dzisiaj Jezus chce powiedzieć, popatrzmy jeszcze na Jego uczniów. Jaki był wynik sprawdzianu? Ano, jakże bojaźliwi jesteście, jak bardzo wam brak wiary. Dostali pałę, nie zdali tego sprawdzianu, poszło wszystko kiepsko, ściągi nie zadziałały. Dlaczego tak? No teraz trzeba spojrzeć w swoje życie, bo kogoś no to nam zawsze łatwo oceniać, ale z tego fragmentu musimy wyciągnąć naukę dla siebie. Jezu, co Ty chcesz mi powiedzieć? Uwaga, może zaboleć. My jesteśmy świetnymi słuchaczami. Idziemy do kościoła, siadamy w ławkach, kiwamy głowami, ale ładne kazanie ksiądz powiedział, albo do kitu kazanie ksiądz powiedział, ładnie mówimy, tak, my wszystko wiemy. Tylko czy potrafimy, jak ci uczniowie, zrobić to, co powiedział Jezus? Przeprawmy się na drugą stronę. Wejść z Jezusem do Jego łodzi. Wejść w Jego życie. Nie, że zapraszam Jezusa do swojego życia, jak my to ładnie mówimy. Nie, nie. Zostawiam swoje życie. Jezu, wsiadam w Twoje życie. Wsiadam i zaczynam żyć na Twoich warunkach. Nie wiem, co mnie spotka, ale ponieważ Ty prosisz, wchodzę. Do tego momentu oni fajno zrobili. A jak jest u nas? Jedziemy na rekolekcję? Halo? Idziemy na pielgrzymkę? Chcesz, potrafisz, odważysz się, uwierzysz, zaufasz, zostawić swoje życie i pójść za Jezusem? Oni to zrobili, a my już w przedbiegach. Większość z nas chyba odpada. Oczywiście ładnie sobie to wytłumaczymy. Nie mogę, nie mam czasu, ożeniłem się, dzieci, zmęczony jestem, zarobiony, praca. Mamy mnóstwo wymówek, nie? A oni zostawili.
tych ludzi na brzegu jeziora, wsiedli z nim do łodzi i rura. A my? W moim życiu było bardzo długo, tak samo jak w tej Ewangelii. Najpierw ja się brałem za robotę, kombinowałem, co zrobić trzeba, jak, dlaczego, z kim, jak to zrobić. A na samym końcu leciałem, Panie Jezu, jeszcze Ty mi to przyklep, przypieczętuj, pobłogosław, nie? Albo zaczynałem coś robić, jak sobie nie dawałem rady, to się wkurzałem i wtedy, Panie Boże, przez zęby, kurtka wodna, dlaczego? A tymczasem Jezus uczy mnie wiary. Wiara polega na tym, że po pierwsze, czy to, co chcesz zrobić, czy to w ogóle ma sens? Więc najpierw mnie zapytaj, a nie głupio, bezsensownie rzucaj się w robotę. A po drugie, jak już zaczniemy coś robić, to cały czas proś mnie o pomoc. Dlatego Jezus tam spokojnie śpi na wyzgłowiu. Oni latają, przerażeni. Nie chciałbym być w ich skórze. A może właśnie tego brakuje mojej wierze? Że jestem tak pozabezpieczany, że Jezus nie potrafi mnie wciągnąć w sytuację trudną i wtedy mi się wydaje, ja jestem Bogiem, nie? Po co mi Pan Bóg potrzebny? Przecież ja sobie wszystko pozałatwiam. Przecież ja jestem zabezpieczony na życie. Więc sobie, Jezu, śpij sobie, nie wtrącaj się w moje życie. Czy wtedy dojdzie do sprawdzianu wiary? Ale po co sobie sprawdzać? Po co sobie problemy pykać? Po co się wpędzać w niepotrzebne lęki? Czy czasem nie takie jest nasze myślenie? No i gdzie w tym wszystkim, w tym moim życiu, miejsce na wiarę, czyli na zostawienie mojego życia i wejście w życie Jezusa, wejście do Jego łódki, na Jego warunki, gdzie w tym wszystkim wiara. OK24 TV. Wszędzie, gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.